ten tragizm wampira, powiedzmy, jest mi bliski. Czyli ta niemożność przeżycia jakichś większych, ważniejszych uczuć, bo one są, powiedzmy, nie dla mnie, jak gdyby, prawda? To jest ta słynna klepsydra, o której tyle się mówi. Numer stulecia, jak niektórzy to nazywają. Wiele osób nie pamięta dzięki tej klepsydrze w Sanoku. A prawda była taka, że kiedy wyprowadzaliśmy się z rodzicami z Sanoka, ja byłem taki dosyć przybity psychicznie, bo bałem się zupełnie nowego rozdziału w moim życiu. A jeden z moich przyjaciół miał wtedy kłopoty z dziewczyną, która zdaje się przysłała mu zaproszenie na ślub, więc on się zdenerwował i powiedział, że oni przyśle klepsydrę. No i ten pomysł tak mi się spodobał, że poszliśmy do drukarni, wydrukowaliśmy sobie klepsydry i mieliśmy je zamiar rozlepić na mieście, tylko że przyjaciel się troszeczkę w ostatniej chwili rozmyślił i wycofał. A ja oczywiście, jak to zwykle, doprowadziłem plan do końca. Najzabawniejsze jest to, że nikt w całym mieście się nie zorientował, że to był kawał, bo przecież ewidentnie widać, skoro tu jest napisane, że delikwent zmarł nagle, to dlaczego data jest wpisana flamastrem? Natomiast ta klepsydra do dzisiaj powraca. Wiele osób nie pamięta i kojarzy, że to ja jestem ten dekchiński, który wydrukował klepsydry w Sanoku. Więc mam ten jedyny egzemplarz, się zachował. Przysłałem go rodzicom do Warszawy. Tomasz Beksiński nie żyje. Ta wiadomość dotarła do Sanoka przed końcem roku. W piątek w Sanoku odbył się pogrzeb syna znanego artysty. Był z wykształcenia anglistą. Dzięki tłumaczeniom filmów o przygodach Jamesa Bonda i brudnego Harego znała go cała Polska. Prowadził audycje muzyczne w radiowej Trójce. Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów. W zmurszałych kryptach, w wiekuistej ciemności wampir słyszy, widzi i przede wszystkim czuje. I tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Tomasz Beksiński zginął śmiercią samobójczą 25 grudnia 1999 roku w swoim mieszkaniu w Warszawie. Tomasz! Tomasz! Wakey, wakey! Doktorze Jimmy! Kurwa, jest pół do dziesiątej, no mniejsze sumienie, no. No ale mamy przed 10 autobus. Fakt. Nie fakt, tylko fakt. Godzina 10.05. Redaktor bez zmian. Godzina 10.55. Redaktor bez zmian. Ale jednak trzeba będzie podjąć następną próbę wybudzenia. Jego śmierć mnie wkurwiła bardzo. I do dzisiaj twierdzę, że jest palantem i tchórzem i że nigdy mu tego nie wybaczę. Ponieważ takie sytuacje, w jakich on był, są to sytuacje, które spotykają wszystkich ludzi na całym świecie i są to sytuacje, z którymi normalny człowiek jest w stanie sobie poradzić. Tym bardziej, że on miał naprawdę dobre życie, tak uważam. I naprawdę dużo dobrego go w życiu spotkało, a wiele złego ominęło. Nie potrafię mu tego wybaczyć. Nie potrafię się otrząsnąć, że nie usłyszę już jego głosu. Tomku, życie bez ciebie nie będzie już takie samo. Był wielki. Mam nadzieję, że będę taki jak on. Nie rozumiem, dlaczego to zrobił. Wiem, że z góry patrzy na nas w swojej czarnej pelerynie i kapeluszu. Kiedyś się z nim spotkam. Wciąż w to nie wierzę. Tomku, będziesz dla mnie zawsze tuż obok. Beksa, zrobiłeś nam głupi i wredny kawał. Po prostu nas olałeś. Witam Państwa, Tomasz Beksiński. Dobry wieczór. Czy wierzą Państwo w przeznaczenie? Najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi jest ten, który znajduje prawdziwą miłość.
całe jego życie było jednak naznaczone jakimś takim piętnem, jakąś obsesją śmierci. Od czasu, kiedy w chwili jakiejś uczuciowej depresji wypił dwie butelki jakiegoś syropu na nerwy. Oczywiście później tylko płakał i rzygał, nic się z tym nie stało więcej, ale nie wiem, czy to już można kwalifikować jako próbę zejścia z tego świata. Odczułem coś w rodzaju ulgi, niewątpliwie, że w jakiś sposób się to rozwiązało. Najgorszy z możliwych, ale się rozwiązało. Bo oczekiwanie przez kilkadziesiąt lat na coś takiego, to jednak jest doświadczenie, które, no ja wiem, no jest jakieś koszmarne zupełnie. Ten węzeł w brzuchu, który zawsze jest człowiek patrzy na tą drugą osobę, widzi w jakim stopniu, czy się uśmiecha, czy się nie uśmiecha, czy jest ponura, czy nie jest ponura, czy może dzisiaj znowu będzie się coś zaczyna następnego. Nieznajomość, bo nie chciał się dzielić jego kłopotów prywatnych, o kogo chodzi, o co chodzi. Po raz pierwszy zobaczyłam Tomka i czułam się bardzo rozczarowana tym, co zobaczyłam, ponieważ wyobrażałam sobie go jako dużego, przystojnego faceta, no, o pięknym głosie, bo jego głos rzeczywiście był dość ciekawy i podobał mi się. Natomiast ujrzałam chudego, wymoczkowatego gościa, jakiegoś takiego Beniaminka, z brodą na dodatek, czego nie cierpią facetów, i wąsami, i to takimi solidnymi. Z lekka zahukanego i zmanierowanego. Byłam bardzo, bardzo rozczarowana. Wygląda jak fish. Fish, dokładnie tak właśnie wygląda. Tylko, że nie ma brody takiej. No brody nie ma, no. To co, broda jest zła? Nie gadaj nic na moją brodę. W momencie, kiedy znalazł kobietę, nie próbował wejść w jej świat, tylko próbował ją zagarnąć tylko i wyłącznie dla siebie. To znaczy, zamykał ją, chciał, żeby ona kochała to, co on kocha, żeby ona robiła to, co on robi i żeby miała podobne poglądy. Jego motywacji niejednokrotnie nie rozumiałem. Rzucanie kogoś dlatego, że pali papierosy, wydawało mi się to jakimś absurdem. No. Tomek większość swojego życia spędzał w czterech ścianach. Prowadził tryb życia, jakiego nie prowadzi większość ludzi. Stawał koło 13, szedł na obiad, szedł do radia, albo wracał tu do mieszkania i zabierał się do pracy, siedział przed telewizorem, oglądał filmy, pisał. No to wracamy do pracy po krótkiej przerwie rekreacyjnej. Przejdźcie do kuchni, napijcie się Sevenatu albo Coli. Tutaj przy tym biurku powstają słynne listy dialogowe. Na tej maszynie, podkreślam, na maszynie, a nie na komputerze. Nie mam komputera i nie będę miał komputera. Wysługuję się również starym, ale wciąż skutecznym sprzętem, ponieważ listy dialogowe zawierają sporo błędów, więc ścieżka dźwiękowa do filmu jest nagrana tutaj. Słucham kawałka, sprawdzam, czy się zgadza, następnie piszę.
zawsze jakieś takie zmieszane, uciekające w bok spojrzenie. Nigdy nie patrzył ludziom w oczy. Tomek zachowywał się troszeczkę w stosunku do życia jak postaci filmu Purpurowa róża z Kairu, które zeszły z ekranu filmowego i zaczynają żyć w normalnej rzeczywistości. I nagle Amant siada za kierownicą samochodu i dziwi się, że ten samochód nie jedzie, no bo przecież w filmie zawsze jak wsiadał, to auto ruszało. On nie wiedział, że trzeba jeszcze coś zrobić. I Tomek pewnie od rzeczywistości oczekiwał sytuacji, które napotykał w kinie. A tutaj jest, że tak powiem, największa duma mojej całej kolekcji, mianowicie Hammer Horrory. Tutaj są Hammer Horrory. Tutaj jest najsłynniejszy Hammer Horror wszechczasów. Reptile, czyli kobieta wąż. Jak to jakiś debil przetłumaczył, że tak powiem, zdradzając puentę filmu od razu. Bo dopiero w 59 minucie ta buźka się pojawia na ekranie. Dopiero wtedy można się zacząć domyślać, o co naprawdę chodzi. Ale polski tytuł zdradza wszystko na samym początku. Tu jest Monty Python. Dawniej stały tu Bondy, ale jest już w tej chwili za dużo i się nie mieszczą, bo ja zawsze mówiłem, że kinematografia świata zaczyna się i kończy na Bondach, później zresztą, na samym początku były Bondy, teraz Bondy są tutaj. Najpierw są Revolver i Melonic, Avengers, później jest James Bond, a później jest Twin Peaks. A na dole film wytwórni Redemption, europejskie kino, wampiryczne, erotyczne, różnego rodzaju kretyństwa. Ale widać Vampir, La Vampire, tutaj Return of the Evil Dead i tak dalej, czyli tematyka jest zdecydowanie horrorystyczna. Tutaj również w tymże pokoju znajduje się słynna peleryna, która została wyprodukowana wyłącznie na premierę Draculi Coppoli. Jest to jedyny obecny w tym mieszkaniu zdecydowanie wampiryczny rekwizyt, który mógłby pasować do tego, co ludzie o mnie mówią. Ludzie uważają mnie za wampira, że komu sypiam w trumnie i tak dalej, nawet widać trumny nigdzie tu nie ma. Natomiast jest tylko ta przymiła pelerynka, która, jak widać, spełnia swoje zadanie. Czasami można nią przykryć jakąś panienkę, kiedy się gryzie w szyję. Filmy były jego wielką pasją, on miał mnóstwo filmów w domu i nieustannie jakby powiększał tę swoją kolekcję, jeżdżąc do Anglii. Właśnie to było dla mnie zadziwiające, że facet jedzie tyle kilometrów, nigdy nie lata samolotem, ponieważ kiedyś przeżył katastrofę samolotową i jakby wywarło to na nim takie piętno, że nie chciał już więcej latać. Będąc tam w tym samolocie, nie myślałem o tym, że samolot się pali, proszę ciebie, dookoła i to, i że ja też mogę zginąć, tylko chciałem tę kobietę wyciągnąć, tylko nie dałem rady fizycznie, bo po prostu nie mogłem poruszyć. A jak ona była? Ty nie widział, bo były... Nie widziałem. Czy ona na podłodze aż się znalazła? Aha. Ja słyszałem z relacji innych świadków, że ona siedziała po prawej stronie, trochę bardziej z tyłu i ją wyrwało razem z fotelem i ona tym fotelem poleciała do przodu i leżała na ziemi, na pewno na niej fotel, ona była przypięta pasem. Była to kobieta starsza, podobno z laską niepełnosprawna, teraz nie bardzo potrafiła ruszać, więc nie mogła sobie dawać sama rady, a na nią poleciały jeszcze inne fotele. Ja sądzę, że i tak bym jej nie wyciągnął, nawet gdybym nie wiadomo jak chciał, nie zdążyłbym być może. No ale... No to kto będzie wracał do samolotu w momencie, jak ona ta sekunda wybuchnie, wszyscy się uratowali, uciekli na zewnątrz, ja bym nawet nie wrócił. Poszliśmy kiedyś z rodzicami do kina na Lokatora Polańskiego, którego nie widzieliśmy wcześniej. Moja matka wyszła wstrząśnięta z tego filmu, natomiast ja wyszedłem z uśmiechem od ucha do ucha i kiedy moja matka powiedziała, jaki to okropny film, powiedziała: mamo, nareszcie powinnaś mnie zrozumieć, bo to jest film o mnie. Ja się dokładnie tak czuję jak ten facet.
W tej cholernej Warszawie dokładnie tak się czuję. I wiele, wiele lat później, kiedy musiałem wyrwać sobie wreszcie jakiegoś zęba, bo taka sytuacja nastała, ząb ten został przywieziony do domu i został schowany w ścianie tutaj. Za tą naklejką SPV tam znajduje się mój ząb. On jest tak na wszelki wypadek tam sadzony, żeby jak ktoś będzie mi usiłował skłonić do samobójstwa, to zawsze powiem, że nie nazywam się Simon Schul, nie dam się zastraszyć. Mówię, tutaj jest mój ząb. To jest mój ząb. I on jest w ścianie. Tomek potrafił być rzeczywiście duszą towarzystwa. Potrafił być człowiekiem, który przyciągał uwagę, który bawił i któremu na tym zależało, żeby takim być. Prosiaczki, prosiaczki. Little pigs, let me come in. Im był starszy, tym bardziej się zamykał w sobie. Ja myślę, że nastąpiło jakieś takie wygaszanie świateł. W sensie psychicznym oczywiście. On zamykał sobie kolejne drzwi. Kolejne sprawy, które go bawiły, które trzymały go przy życiu, które sprawiały, że on był wesołym kolegą, dobrym kompanem, przestawały mieć znaczenie. Prosi mnie, żebym przyprowadziła do niej swoje koleżanki. Ja mówię, ale te koleżanki są nie w twoim typie, a ty jesteś mało tolerancyjny dla kobiet, które nie są w twoim typie. On mówi, jak wygląda? Ja mówię, no jest chuda, owszem jest czarna, brunetka, blada, ale jest chuda i niewysoka. Niech będzie chuda i niewysoka. To już było naprawdę dużo z jego strony. Przyprowadź do mnie jakieś kobiety, niech cokolwiek się zmieni w moim życiu, bo już nie wierzę, że jestem mężczyzną. Już jak dziecko po prostu, on już był w dużej rozpaczy. Mam wrażenie, że czas ucieka. Nie mogę. To, że ktoś kocha życie, to nie znaczy, że wszyscy kochają życie. On na przykład na pewno nie kochał. On z dużym wysiłkiem woli je kontynuował. Wyobraźcie sobie dom, w którym, no jest to wszystko, co tu widać. Sprzęt akustyczny, wizyjny. Co z tego, że to wszystko, kurwa, tu stoi? Jeżeli to jest martwe, bo nie ma prądu. I na co mi to wszystko? O dupę to rozbić, bo nie ma tego prądu, czyli nie ma tego, co ja chciałem mieć w życiu, czyli szczęśliwej miłości, nazwijmy to najbardziej prymitywnymi słowami. Uciekam od tego świata, bo zaczynam uważać, że ten świat jest troszeczkę winien. Może ja mam inną duszę, może ja powinienem żyć w innej epoce. Może ja nie pasuję do tej epoki. Może ja nie pasuję do tych ludzi. Jeżeli ja mam znowu wyjść z tej swojej skorupy,
wystawić tę rękę na zewnątrz od razu nieobecną. Mi się nie chce, ja się boję. Czy dzisiaj chciałby mu pan coś powiedzieć? No nie, do filmu w każdym razie. Przecież rozmawiam stale i z nim, i z żoną.